Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję, że znowu jesteście ze mną. Dzisiaj chciałam się podzielić taką myślą dotyczącą nabywania umiejętności językowych, taką związaną z tym, jak ułatwić dziecku nabywanie języka. Do niedawna mówiono o tym, i tak można było spotkać w literaturze z przedmiotu takie informacje, że należy dziecku udostępnić tak zwaną kąpiel słowną, czyli chodziło o to, żeby mówić bardzo dużo do dziecka i miała to być taka naturalna stymulacja, jeśli chodzi o rozwój umiejętności językowych. Trochę żartem, trochę serio, wielokrotnie mówimy o tym teraz, że nie jeden w tej kąpieli już przepadł, nie jeden w tej kąpieli już się utopił. I to tak naprawdę nie chodzi o to, żeby dużo mówić do dziecka, tylko chodzi o to, żeby na początkowym etapie rozwoju językowego, wtedy, kiedy to dziecko nie mówi, kiedy to dziecko komunikuje się gestami, kiedy to dziecko rozpoczyna swoją przygodę z komunikacją, szczególnie tą werbalną, żeby komunikaty do dziecka były proste, żeby wyrazy, które chcemy, żeby dziecko się nauczyło w sposób zupełnie naturalny, powtarzały się wielokrotnie, że jeśli mówimy, że idziemy na spacer dziecku, które ma 12 miesięcy, to nie opowiadamy o tym, że możemy iść na spacer, że mieszkamy w Polsce, a Polska jest w Europie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli popatrzę sobie na to dziecko, które ma 12 miesięcy i chcę z nim wyjść na spacer, to tak naprawdę powtarzam mu pewną frazę, powtarzam mu pewne zwroty, pewne wyrazy, bardzo często, bardzo dużo razy, w różnej konfiguracji, tak żeby to dziecko miało szansę zapamiętać ten wyraz i go odtworzyć, żeby miało też takie podpowiedzi i przestrzeń, żeby wydobyć ten wyraz ze swojej pamięci. Bardzo, bardzo pomocnym w nabywaniu umiejętności językowych są gesty. I bardzo często, i tutaj na tym kanale też, jeśli przeglądacie ten kanał, bardzo często mówię o tym, że gesty ułatwiają, uruchamiają mowę, uruchamiają nam planowanie ruchu motorycznego w obrębie planowania wypowiedzi, głosek, sylab, czy całych fraz tak naprawdę. I teraz wprowadzając małemu dziecku, czy pracując z takim dzieckiem, które ma opóźniony rozwój mowy, czy takie, które później zaczyna mówić, czy takie, które ma trudności w zapamiętywaniu wyrazów, staramy się tak pracować, żeby wybrać kilka wyrazów i je opracowywać, czyli bazować na tych wyrazach, wprowadzić gesty, wprowadzić symbol, wprowadzić zabawę prostą, tak żeby podpowiedzieć maksymalnie dziecku, jak ten wyraz mówimy, jak ten wyraz zapamiętać, jak sobie go odtworzyć, ale też żeby zainteresować to dziecko. I z potrzeby pracy z małym dzieckiem, z potrzeby takiej, jeśli chodzi o powtarzanie fraz, ale nie takie nudne, czyli nie mówię powiedz but, powtórz but, a gdzie jest but, tylko mówię o chodź, idziemy na spacer, tu bierzemy buty, o ten but jest brudny i ten but jest brudny, te powącham, o nie, jak śmierdzi ten but, o jakie masz brudne buty, chyba musimy kupić nowe, tak? I w czasie tej wypowiedzi ileś razy powtórzyłam ten wyraz i nie jest to odklejone powtarzanie, bo właśnie ubieramy buty, żeby wyjść, to w gabinecie terapeutycznym staramy się też tak dopasowywać wyrazy, tak pracować nad słowem, żeby były pewne powtórzenia, żeby dziecko też uczestniczyło w tym, co się w tym gabinecie tak naprawdę dzieje, w tych zajęciach naszych terapeutycznych. Do takich strategii zachęcam też zawsze rodzica. I z tej potrzeby powstała książeczka Zaczytanki. Ja pozwolę sobie Państwu zaprezentować tę pozycję. To jest taka wersja jeszcze robocza, bo 7 czerwca już dostanę do ręki książeczki i pójdą sobie w świat. Można je zakupić na stronie www.pareo.edu.pl.
i tam inne pomoce, które są też stworzone. Ilustratorką jest oczywiście Asia Lichtańska. Ja miałam przyjemność napisać krótkie wierszyki rymowane, które się powtarzają. W tej książeczce tak naprawdę można podziałać trochę na różnym materiale, bo po pierwsze to, co jest ważne, dość szybko przewracamy stronę, czyli nawet strony, czyli nawet te dzieci, które mają trudności z utrzymaniem uwagi w książeczce, patrzeniem na to, co się dzieje, w słuchaniu, to tak naprawdę nie potrzebują dużo czasu, bo dzieje się akcja dość szybko i to przewracanie stron już samo z siebie przywołuje mi to dziecko i zatrzymuje. To po pierwsze. Po drugie, powtarza się pewna fraza, którą zawsze staramy się ograć gestem. Hop, hop, chodź. Chociażby ta, plus wyrażenia dźwiękonaśladowcze. Są pojęcia mały i duży, które zawsze, proszę pamiętać, stawiamy w opozycji do. Czyli w sensie, jeśli mówię, że ten długopis jest duży, to pamiętajcie, że zawsze mogę mieć jeszcze większy i wtedy mówię, że wtedy ten jest mały, gdybym położyła tutaj większy długopis. Czyli jeśli uczycie pojęć mały i duży, to nie może to być takie małe w naszym wyobrażeniu, tylko musi obok niego stać coś większego od niego. No i co jest ważne, dziecko przy pomocy gestów, które będzie wykonywać, uruchamia akcję, która dzieje się, czy akcję rzeczy, które się tam dzieją w tej książeczce. Zapraszam Was do posłuchania. Duży słoń, ogromne zwierzę, szukał dziecka pod talerzem. Krzyczał: hop, hop, synku mały, chodź, idziemy już do mamy. Tu, 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 wołaj. I słoń wskoczy tu dokoła. Duży pies, Fadzikiem zwany, szukał, gdzie syn jest schowany. Krzyczał: hop, hop, synku mały, chodź, idziemy już do mamy. Hał, 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 wołaj. I pies wskoczy tu dokoła. Duży baran z wielką skronią szukał dziecka pod jabłonią. Krzyczał: hop, hop, córko mała, chodź, idziemy tam, gdzie mama. Be, 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 wołaj, jagnię wskoczy tu dokoła. Felek kocur, tata duży, szukał dziecka podczas burzy. Krzyczał: hop, hop, kotku mały, chodź, idziemy tu do mamy. Kć, 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 wołaj, kotek wskoczy tu dokoła. Tata Kuba, pająk duży, szukał dziecka przy kałuży. Krzyczał: hop, hop, pajączku mały, chodź, idziemy już do mamy. Kizi, 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 wołaj, pająk wskoczy tu dokoła. Duży lew, to zwierzę dzikie, szukał dziecka z głośnym rykiem. Krzyczał: hop, hop, lwie mój mały, chodź, idziemy już do mamy. Ła, 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 wołaj, i lew skoczy tu dokoła. Duży miś z tłuściutkim brzuszkiem szukał dziecka tuż za łóżkiem. Krzyczał: hop, hop, misiu mały, chodź, idziemy już do mamy. Tuli, 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 wołaj, i miś skoczy tu dokoła. Duży tata w kapeluszu szukał swego synka w buszu. Krzyczał: hop, hop, Stasiu mały, chodź, idziemy już do mamy. Chodź, 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 wołaj. I Staś wskoczy tu dokoła. Koniec. Wiecie już, na czym ta książeczka polega, o co chodzi. Warto też pamiętać, że w tych wyrażeniach, ja tu mam książeczkę, więc trudno użyć mi dwóch rąk, ale w tych momentach, kiedy macie słonia tu, 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 przyłóżcie rękę do słonia. Jeśli
mamy psa, wołajmy hał, 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 hał. Jak sobie dmuchniecie na rękę, poczujecie dmuchnięcie, poczujecie ciepło. Dziecko znowu odbiera dodatkowe bodźce. Be, 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 be. Zobaczcie, policzki pracują. Wołamy sobie sylabami. Pokazujemy znowu dziecku. Kić, 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 kić. Kici, kici jest zwykle łatwiejszy od miał. Tam praca języka jest niewielka. Plus gest, jakbyśmy wołali, jakbyśmy liczyli pieniądze tak naprawdę. To jest taki gest tak kojarzony, ale też kici, kici, chodź. Wołamy kota sobie do siebie. Kolejnym, tutaj muszę korzystać ze ściągi, jest pająk kizi, 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 wołaj. Ja często w dzieci kizi, 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 wołaj. Dzieci też to bardzo, bardzo lubią i bardzo je śmieszy. No i mamy lwa, ła, ła, ła. Moja ręka pracuje jak mięśnie okrężne warg, pokazując też jak to wygląda. Tuli, tuli, to często jest tuli, 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 tuli. Możemy się też utulić, miś wskoczy. No i potem ostatni, Staś, jest chodź, 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 wołaj. To jest raz, dwa. Możecie się pobawić w samo ćwiczenie pojęć. Ma, mały, duży. I znowu idę od tyłu, przepraszam, ale chcę Wam pokazać, że za każdym razem tak znajdziecie. Mały, duży. Jest. I tak znajdziecie tą wersję małego i dużego na każdej stronie. Zachęcam Was, zapraszam do zakupu, zapraszam wszystkich rodziców, terapeutów. Myślę, że, nie myślę, wiem, że pozycja się sprawdzi, to raz, a dwa, i tak w tym filmiku dostali Państwo bardzo dużo takich podpowiedzi dotyczących gestów, dotyczących komunikacji. Korzystajcie, bo to niesamowicie ułatwia planowanie ruchu artykulacyjnego do sylaby. Ściskam, pozdrawiam i do zobaczenia.